będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w piątek 13 tygodnia zwykłego na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Kontynuujemy rozważania Ewangelii Mateuszowej i dzisiaj we fragmencie, który czytamy, jest mowa o powołaniu celnika Mateusza, który na słowa Jezusa, pójdź za mną, zostawia wszystko, zaprasza go do siebie na ucztę, aby tam się radować i cieszyć ze spotkania z mistrzem. Ale co jest piękne i zaskakujące może dla wielu współczesnych, że Jezus dzisiaj odpowiada nam, do kogo został powołany. Na przykładzie lekarza, że nie tylko do zdrowych, bo tak byłoby najłatwiej, ale przede wszystkim zadaniem lekarza jest leczyć chorych. I tak samo zadaniem Jezusa jest powoływać, uzdrawiać, leczyć tych, którzy się źle mają. Czyli tych, którzy grzeszą, tych, którzy upadli, tych, którzy zaniedbali może właśnie spotkanie z miłosiernym Bogiem. My dzisiaj sobie marzymy o tym, abyśmy mieli tylko w Kościele ludzi, którzy idą za Chrystusem. A zapominamy, że właśnie sam Chrystus nam nakazuje i pokazuje, do jakich ludzi powinniśmy iść w sposób szczególny. Nie zaniedbując nikogo, ale takich, którzy o Bogu zapomnieli. Do takich, którzy może nigdy Boga nie poznali. Do takich, którzy wielu w oczach chrześcijan będą tymi gorszymi, bo grzeszą, bo nie żyją według przykazań. Ale może właśnie dlatego, że nigdy o nich nie słyszeli albo nigdy nie zobaczyli naszego świadectwa, jak my się wzajemnie kochamy jako chrześcijanie. Do takich mamy iść, do takich posyła nas Chrystus, bo sam wśród takich przebywał. Wśród celników, grzeszników, różnych osób, które są daleko, daleko od Pana Boga, przynajmniej w naszym mniemaniu, a często, choć grzeszą, są bliżej, bo potrafią kochać. Dlatego, kochani, życzmy sobie, abyśmy mieli odwagę i prośmy Chrystusa, aby nas powoływał do tego, abyśmy potrafili służyć i tym, którzy są w Kościele, i tym, którzy do tego Kościoła mają nie po drodze. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Pozdrawiam z Panem Bogiem.